Szanowni, chciałem pokazać Wam nasze kolejne Mad Dogu. Przechodzimy do coraz trudniejszych zadań, tak można powiedzieć. Tym razem mamy Mad Dogu 5x5. No i co można na ten temat powiedzieć? No po pierwsze, warto zacząć od wypełnienia tych pól, które są zdefiniowane. Piątka, tak? Czyli ostatnie. Tu. Przypominam, że to oznacza, że mamy te cyfry od 1 do 5, czy liczby od 1 do 5 i w każdej kolumnie i w każdym wierszu każda z tych liczb może powtórzyć się tylko raz, znaczy może być uwzględniona tylko raz. No i trzeba zgadzać się na te wskazówki, które są w tych klatkach różnych, tak? No, pierwszą rzeczą, którą jeszcze jednej rzeczy warto pamiętać, nigdy nie trzeba zgadywać. Zawsze jest jedno konkretne rozwiązanie, konkretny krok wynikający z poprzednich, pod warunkiem oczywiście, że te poprzednie są prawidłowo zrobione. Który krok by nas interesował? No, generalnie widać tak, że tu jest, tym razem te klatki są dużo większe. No i cóż można jeszcze powiedzieć? Jak się zaraz przekonamy, w pewnym sensie łatwiejsze są klatki, które zawierają wynik mnożenia niż te, które zawierają wynik dodawania, bo tych rozkładów danej liczby całkowitej na sumę dodatnich liczb od 1 do 5 jest sporo. To się nazywa, takie rozkłady nazywają się partycje. No i będziemy się starać unikać zastanawiania się, ile jest tych partycji i jakie, tak długo, jak długo to będzie możliwe. No, jedną rzecz, którą tu widać, to jest to 32. 32, pamiętamy, to jest 2 do 5. Także ma tylko w rozkładzie na czynniki pierwsze ma tylko dwójki. No i to, jeżeli chcemy to rozłożyć na 4 liczby, to na iloczyn 4 liczb, to musi być 2 razy 4 razy 4. Nie ma innej możliwości. No i to zgadza się o tyle, że te czwórki można tutaj umieścić po przekątnej, wtedy, bo nie można byłoby ich umieścić ani w jednym wierszu, ani w jednej kolumnie. No więc stąd wynika, że tu musi być 4, tu musi być 2 i tu musi być znowu 4. No i teraz możemy się zastanowić nad tymi dwoma polami. No bo zostało nam do odsadzenia jedynka i trójka, no ale trójki tu obsadzić nie możemy, dlatego że tu już jest trójka w tym wierszu, także tu musi być jedynka, no a tu w takim razie została nam do wyboru trójka. No i może trochę wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, zastanówmy się teraz nad tymi trzema polami. Tu 13 minus 1 to jest 12, No i co mamy do wyboru? Mamy do wyboru 2 plus 5 plus 5 albo 3 plus 4 plus 5, żeby uzyskać 12 w tych trzech polach. No, czy tu mogłyby być dwie piątki? Czy 2 plus 5 plus 5 wchodzi w grę? No nie bardzo, dlatego że te piątki musiałyby być tu i tu, bo nie mogą być w jednym wierszu i w jednej kolumnie. A tutaj popatrzcie, w tej klatce 6+, zostało nam 3 i to znaczy, że może być jedynka albo dwójka w jednej, a wtedy w tej drugiej klatce będzie dwójka albo jedynka, czyli w tej kolumnie następna jest, na pewno jest dwójka. Nie możemy w związku z tym tej dwójki umieścić tutaj. Czyli z tej wersji 2 plus 5 plus 5 można zrezygnować, no i zostaje 3 plus 4 plus 5. No to teraz jak sobie z tym poradzić? No, trójki nie może być tutaj, czyli musi być tu. No a czwórki nie może być tutaj, czyli tu musi być piątka. A tu czwórka. Tak, sprawdźmy dokładnie. 5 plus 4 to 9, plus 4 13, zgadza się. W takim razie tu będzie dwójka. Tu będzie piątka. No bo razem to musi dawać wynik odejmowania tych dwóch liczb, musi dawać trójkę. No a tu w takim razie będzie dwójka, tak? No to całkiem nieźle nam poszło, jakby
do tej pory. No dobrze, to teraz popatrzmy może na te 80. Co to jest 80? No, zobaczmy, co tutaj może być. Tak, nie może być trójki ani dwójki i nie może być piątki. Tak, czyli może być jedynka, albo czwórka. No, zobaczmy, czy może być jedynka. Gdyby była jedynka, to iloczyn tych trzech pól musiałby być równy 80, no ale 80 to jest 4 razy 20, czyli 4 razy 4 razy 5. Dwóch czwórek na jednym poziomie być tu nie może. To znaczy, że tutaj nie może być jedynki, tutaj musi być czwórka. No, jedynki nie może być także tutaj, więc może być tu albo tu, no ale to zaraz zobaczymy. No i teraz widać, że wśród tych te trzy pola, no to musi być 4, 80 przez 4 to jest 20, 20 to jest 4 razy 5, czyli tu musi być jedynka, czwórka i piątka. No jeżeli tu jest jedynka w którymś z tych trzech pól, no to jedynki tu nie może być, czyli tu musi być dwójka, a tu w takim razie będzie jedynka. No dobrze. Teraz zobaczmy, co może być może w tych dwóch klatkach. Momencik. Tak się zastanawiam, jakby to zrobić. Aha, no właśnie, bo tu musi być ile? 4 razy 5 razy 1. Tu nie może być jedynki, a tu nie może być czwórki, tak? Natomiast tu nie może być piątki. Jeśli tu nie może być piątki, to gdyby piątka była tu, to tu musiała być czwórka, a tu musiała być jedynka. Więc to nie jest możliwe, tak? Ponieważ jedynka już tutaj jest. To piątka musi być tutaj, no bo tu być nie może. Jeszcze raz, jeżeli piątka byłaby tutaj, to tu musiałaby być czwórka, bo nie może być tu, bo czwórka jest już w tej kolumnie, to tu musiałaby być jedynka, a jedynka nie może być. Czyli piątka musi być tutaj. No, jeżeli piątka jest tutaj, to tu nie może być czwórki, więc czwórka musi być tutaj. I w takim razie tutaj musi być jedynka. No to już mamy zupełnie sporo znalezionych rozwiązań. No i teraz... zobaczmy, co tutaj może być. Mamy tutaj 2, 5 i 4, czyli zostało 1 albo 3. No ale jedynki być nie może, bo jest tutaj, czyli tu musi być trójka. No, jeżeli tak, to tu musi być dwójka. No i zostały te. W tym, ach, to już właściwie wszystko jasne, tak? Bo tu musi być trójka. Tu będzie piątka. Dobrze mówię? Dobrze. A tu jedynka. Zobaczmy jeszcze, czy to się zgadza. 3 plus 2 to jest 5.
Tak, 5 plus 5 to jest 10, 2 plus 1 to jest 3 plus 3, 16. Zgadza się. Moim zdaniem jesteśmy gotowi, żeby sprawdzić odpowiedź. Dziękuję bardzo.